przeżywam twoją mękę i śmierć. Nie wiem, za co tak kochasz mnie. Kupiłeś mnie, gdym grzeszny był, za cenę swojej krwi. Wskaż mi drogę, po której mam iść. Bądź oparciem, gdy trudno będzie mi. Gdy zmęczony będę pracą dnia, spraw, bym przy tobie trwał. Siedem grzechów głównych. Kto z nas może powiedzieć, że nie popełnił w swoim życiu chociażby jednego z nich? Często osądzamy innych, wytykamy ich winy i grzechy. Sami chcemy wymierzać sprawiedliwość. Natomiast swoje winy, swoje grzechy próbujemy ukryć przed innymi. Co więcej, czasami ukrywamy je przed samym sobą. Nikt z nas nie jest bez grzechu. Z tej prawdy zdaje sobie sprawę chyba każdy. Nasza grzeszność, łatwość ulegania pokusom dociera do nas tym bardziej, im więcej mamy za sobą doświadczeń życiowych. Im bardziej zdajemy sobie sprawę ze swojej słabości, ze swojej grzeszności, tym bardziej akceptujemy ją u innych ludzi. Nie oznacza to, że ją ignorujemy, czy lekceważymy, ale oznacza to, że potępiamy grzech, ale nie potępiamy drugiego człowieka. Jezus ukazuje nam, że jest w stosunku do człowieka miłosierny. Jeśli wyznamy mu swoje winy, swoje grzechy, on nam je wybaczy. Jedyne, czego oczekuje, to postanowienie poprawy. Jezus mówi: ja ciebie nie potępiam, a od tej chwili już nie grzesz. Rozwijanie cnót jest najlepszym lekarstwem w walce z własnym grzechem. Sprawiedliwość i męstwo pomaga nam w walce ze zazdrością i lenistwem. Roztropność i umiarkowanie pomaga nam w walce z pychą, chciwością, nieumiarkowaniem. Wiele w naszym życiu chwil bolesnych, w których zostaliśmy skrzywdzeni lub to my skrzywdziliśmy. Oddajmy tę sprawę Panu Bogu i nie oglądajmy się ciągle wstecz, bo nigdy się od nich nie uwolnimy. Zostawmy cały bagaż naszych doświadczeń, a skupmy się na tym, co jeszcze przed nami. Rozbudźmy sobie wiarę, rozbudźmy nadzieję, rozbudźmy miłość.